Siemanko, w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam pewną stronkę internetową, która podejrzewam, że ułatwi Wam życie, albo jeśli nawet Wam nie ułatwi, to na pewno zaoszczędzi Wam dużo czasu w momencie, gdy będziecie chcieli wyliczyć sobie CR, czyli stopień sprzężania silnika docelowy, jaki będziecie potrzebowali w momencie, gdy silnik już będzie uturbiony. Jako że na przykład na przykładzie silnika z BMW M50B25 stopień sprzężania fabryczny jest to 10 do 1. Z takim stopniem sprzężania i powiedzmy doładowaniu 1 bara taki silnik jest praktycznie niemożliwy do wystrojenia na zwykłym paliwie, jako że ciężko uniknąć niekontrolowanego zapalenia się mieszanki paliwowo-powietrznej, co często później skutkuje uszkodzeniem całego silnika. Także tutaj, jeśli chodzi o tą cyferkę, będziecie musieli zmniejszyć. Jeśli chodzi o mnie, ja najczęściej odprężam silniki do 9 do 1 albo 8,5 do 1. Tutaj na tym przykładzie będziemy celowali w stopień sprzężania 8,5 do 1. I teraz tak, wszelkie informacje, jakie będziecie potrzebowali, aby to wykonać, to znajdziecie bez problemu w internecie. Mianowicie potrzebujecie oryginalny stopień sprzężania, musicie wiedzieć, jaka jest średnica cylindra, jaki jest skok tłoka, ile jest cylindrów w silniku, grubość oryginalnej uszczelki. Tą informację możecie znaleźć w różnych katalogach z częściami i pojemność silnika dokładną. Także po prostu zwykłe podstawowe informacje. Później dam Wam link do takiej stronki. Jest to po prostu gotowy kalkulator, który przelicza Wam te wszystkie informacje i pokazuje Wam wartość, w jaką musicie celować z na przykład grubością uszczelki odprężającej lub po prostu na podstawie tej grubości plus tej grubości, którą tu uzyskacie, możecie sobie wykonać na przykład od nowa uszczelkę odprężającą, już taką po prostu, że zakładacie jedną i macie CR taki, jak po prostu chcecie. I teraz tak. Tutaj na tej stronce, może jakoś to tak położę, żeby było lepiej widać, macie tak, oryginalne CR, no to mamy 10. Później tak, docelowe CR, wpisujemy sobie 8,5, jako że celujemy do 8,5 do 1. Później średnica cylindra, czyli 84. Później mamy skok tłoka, czyli 75, później mamy pojemność silnika, czyli 2494 cm3 i liczba cylindrów 6. Gdy mamy już te wszystkie dane wpisane, po prostu klikamy oblicz i mamy takie oto dane. Zobaczę, czy nie wiem, czy to tak widać. Teraz na pewno widać. Więc tutaj mamy gotowe wyliczenia. I tak, tego nie potrzebujemy, tego też nie potrzebujemy. Jedyna wartość, jaka nas teraz interesuje do tego, co właśnie chcemy wykonać, jest tutaj ta ostatnia. Grubość płyty dekompresującej wraz z ewentualną dodatkową uszczelką w milimetrach. Jest to wartość 1,67. Tą wartość sobie zapisujemy, 1,67 mm. I teraz tak, jeśli chodzi o dalsze budowanie silnika, to mając tą informację, możecie zrobić tak, albo po prostu założyć oryginalną uszczelkę i dołożyć drugą uszczeleczkę o takiej grubości, co jest troszkę, bym powiedział, niewykonalne, jako że sama uszczelka oryginalna jest o wiele grubsza niż ta wartość, która nam wyszła. Czyli teraz na przykład sobie robimy sobie tak, 1,75 plus 1,67 i tutaj możemy sobie skorzystać z kalkulatorka, żeby się nie pomylić, chociaż działanie jest dość proste, ale mamy wartość 3 mm 42.
I teraz tak. Ogólnie, jeśli nie wiem, czy śledzicie aż tak kanał, robię też projekt Maserati. Tam był problem z uszczeleczkami. Uszczeleczki są teraz dorabiane przez takiego pana w Warszawie, do którego prawdopodobnie dostaniecie też namiary. I na przykład teraz, mając tą wartość, ten pan jest w stanie wam dorobić uszczeleczko o takiej grubości. Bo na przykład innym rozwiązaniem dla tego silnika są to na przykład dwie oryginalne uszczelki. I wtedy mamy wartość 3,5 mm, czyli stopień sprężania mamy troszeczkę poniżej 8,5. Ale dwie uszczelki bez żadnej przykładki jest to raczej sposób, który jest dość często po prostu wydmuchiwany. I nie za bardzo to rozwiązanie jest do końca skuteczne. Albo inaczej, jest skuteczne, ale nie jest do końca bezawaryjne. Także tutaj najlepiej jest sobie wyliczyć tą wartość i po prostu dorobić sobie uszczeleczkę na zamówienie. Także mam nadzieję, że ten odcineczek się wam podobał. Link do tego programu podaję wam w opisie, tam pod filmem, także możecie z tego korzystać. Autor tej strony raczej nie ma nic przeciwko, jako że jest to strona publiczna. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do następnego. Na razie, cześć.